Potrzebna jest dobra promocja. Po roku swoje świetne występy w klubach ukoronowali wydaniem płyty Speak and Spell. Znalazły się na niej tak znakomite utwory jak New Life czy Just Can't Get Enough. 1981 rok. Wtedy rozpoczęła się moda na teledyski. Wiele eksperymentowano z teledyskami. Nie było określonego schematu. Tak było też w naszym przypadku. Nagrywanie wymaga niemałych umiejętności aktorskich. My ich nie mieliśmy, więc nie było mowy o świetnym teledysku. W teledysku byliśmy ubrani w skóry, mieliśmy skórzane kurtki. Chcieliśmy pokazać, jak wyglądało nasze życie, gdy mieliśmy po 18-19 lat. Odstawialiśmy się i chodziliśmy do różnych klubów. Kiedy chłopcy byli o krok od sukcesu, z zespołem pożegnał się Vince Clarke, który stworzył później kapelę Yazoo z Alison Moye. Nie spodziewaliśmy się tego. Nagle miał się rozpaść zespół, który budowaliśmy kilka lat. Ale postanowiliśmy się nie poddawać i pracować jeszcze ciężej. Powinniśmy być zmartwieni, wręcz załamani tym, że to koniec. Ale byliśmy jeszcze młodzi i naiwni, więc od razu udaliśmy się do studia i nagraliśmy singiel. Przez myśl nam nie przeszło, że może nam się nie udać. Ale na szczęście tak się nie stało. Zespół dopadł kryzys i wydawało się, że to koniec ich marzeń. Ale wtedy z pomocą przyszedł Alan Wilder ze swymi instrumentami klawiszowymi. Rodzice nakłonili mnie, bym uczył się gry na klawiszach. Wkrótce przeobraziło się to w zamiłowanie do muzyki pop. Zawsze chciałem zostać muzykiem. Byłem zdeterminowany, by tak się stało. Martin Gore stał się najważniejszym ogniwem zespołu, podejmując się pisania tekstów. Zostałem poniekąd do tego zmuszony, ale to nie był problem, bo pisałem teksty do piosenek od 13 roku życia. Udaliśmy się do studia, rozpoczęliśmy pracę i tak już zostało. Od momentu, gdy Martin podjął się pisania utworów, zespół się zmienił. Skupiliśmy się bardziej na samych piosenkach. Można było odnieść wrażenie, że to już zupełnie nowy zespół. Martin sprawdzał się w nowej roli na tyle dobrze, że w 1982 roku wydali drugą płytę A Broken Frame. Pierwsza płyta była w całości napisana przez Vince'a i jego odejście miało dramatyczny wpływ na drugi album. Druga płyta była majstersztykiem. Ale może zapomnijmy już o tym. W 1983 roku wydali kolejną płytę z jeszcze bardziej nastrojowymi utworami, napisanymi przez Martina Gora pod tytułem Construction Time, z legendarną piosenką Everything Counts. Kiedy tylko widzę Everything Counts, od razu wspominam tamten okres naszej twórczości. To był czas dużych zmian. Wiele się działo w zespole. Ten teledysk wiele pokazywał. Podsumowywał cały tamten rozdział. Ale nawet teraz na każdym z nas robią wrażenie te obrazy. Śmiesznie ogląda się siebie 20 lat wcześniej. Nagraliśmy też parę beznadziejnych klipów, na przykład The Meaning of Love, See You nie był taki zły, przynajmniej miał jakąś głębię. Ale inne? O co mogło im chodzić? Najgorszy jest Get the Balance Right. Reżyser teledysku musiał być zaraz po jakiejś szkole reżyserskiej. Zapewne nie był tam prymusem. Większość jego pomysłów była beznadziejna. Kazał Alanowi śpiewać pierwszą zwrotkę. Chyba nawet nie wiedział, że to Dave jest wokalistą. Pewnie był zbyt zdenerwowany, żeby nas zapytać. My siedzieliśmy cicho. W
Ich błyskotliwe teksty, futurystyczne dźwięki i sposób ubierania był typowy dla brytyjskiego ruchu New Romantic. W tamtym okresie następowała zmiana wizerunku wielu zespołów. To był zbieg okoliczności, że następowało to w tym samym czasie, ale dało się to zauważyć w zespołach Spandau Ballet czy Duran Duran. Zupełnie różne kapele ewoluowały w tym samym czasie, no i proszę, nazwano to ruchem New Romantic. Gdy pojechaliśmy grać koncert w Paryżu, rozwieszono ogromne plakaty. Było na nich napisane Królowie New Romantic. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Trochę czasu już pograliśmy. Można powiedzieć, że nasza twórczość ewoluowała od muzyki punkowej. W pewnym momencie zaczęliśmy poszukiwać nowego brzmienia, czegoś bardziej błyskotliwego od zwyczajnej muzyki punkowej. To chyba naturalne. Zespół nie spoczął na laurach i w 1984 roku wydał kolejne dzieło sztuki, płytę pod tytułem Some Great Reward. Dwa lata później artyści wydali kolejny świetny album, mieszankę elektropopu i gotyckiego rocka Black Celebration. Zaowocował on światową trasą koncertową i potwierdził globalny sukces. Najbardziej przełomowym momentem było wydanie albumu Black Celebration. Od tamtej pory robiliśmy najlepszą muzykę, przynajmniej według mnie. Ten zbiór utworów jest świetny. To nieco klasyczne kawałki, ale nie skażone komercją ani zbytnią słodyczą. Do tego znakomite teksty. Mamy taką zasadę, że każdy dźwięk ma swoje 5 minut i nie należy używać ich wielokrotnie, więc ciągle eksperymentujemy. Wszędzie bierzemy ze sobą mikrofon i magnetofon i nagrywamy wszystko, co możemy uderzyć, zniszczyć, połamać czy zdjąć. Za chwilę Depeche Mode grający nową falę i wszystkie tego elektrokonsekwencje. Bawimy się! Nadużywałem narkotyków i alkoholu. Nie byłoby Depeche Mode bez Dave'a. Świetni twórcy muzyczni zostali w końcu wsparci przez specjalistę od teledysków Antona Corbina, znakomitego reżysera współpracującego z zespołem przez następne 20 lat. Od 1986 współpracujemy z Antonem. Od tego czasu każdy teledysk jest dobry. Byliśmy już zmęczeni różnymi eksperymentami i nieudanymi próbami. Praca z Antonem jest znacznie przyjemniejsza. Z początku było dziwnie. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się po nim spodziewać. Jednak efekt końcowy, A Question of Time, był wyśmienity. Bardzo podoba mi się ta piosenka i chciałem ją przedstawić w stylu amerykańskiego filmu drogi. Współpraca przeobraziła się we wspaniałą znajomość. Jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że oni również. Stał się przez te lata częścią zespołu. Pomógł nam przetrwać od lat 80. Zawsze potrafił przekazać wizualnie to, co my chcieliśmy przedstawić poprzez muzykę. Anton jest świetnym fotografem, co widać w ujęciach. Zawsze zdaje się na jego opinię. Wraz z Antonem, wypełniającym wizję członków zespołu, Depeche Mode wydał 6. album, sprytnie zatytułowany Music for the Masses. Nigdy nie byliśmy zgodni, jeśli chodzi o nazwy płyt. Podobnie było tym razem. To był pomysł Martina, aby nazwać płytę Music for the Masses i tylko on wie, co się za tym kryło. Przeglądałem nazwy klasycznych płyt i któregoś dnia trafiłem na Music for the Millions. Wydało mi się to śmieszne.
To była duża zmiana w porównaniu z Black Celebration. Chodziło o ironię. Nie wierzyliśmy, że płyta może odnieść taki sukces, więc muzyka dla mas to miała być ironiczna nazwa. Chłopaki wydali świetną płytę, której zwieńczeniem była światowa trasa koncertowa z pamiętnym występem Live at the Pasadena Rose Bowl, kiedy wystąpili przed 75 tysiącami wiernych depeszowców. Chcielibyśmy ogłosić, że zwieńczeniem naszej światowej trasy będzie koncert Music for the Masses w sobotę 18 czerwca tutaj, w Rose Bowl Pasadena. Bawimy się! Wystąpiliśmy w Rose Bowl i to był jeden z najlepszych momentów zespołu. Każdy, kto był na tym koncercie, był jego częścią. W pewnym momencie zacząłem się śmiać na scenie. Starałem się robić swoje, zabawiałem publiczność i stojąc na scenie, widziałem ten tłum machający rękami. Zamurowało mnie. To był niesamowity widok. To z pewnością jeden z najwspanialszych momentów w historii zespołu.